Witam serdecznie po przerwie z powodów zdrowotnych dzisiaj pierwszy film po tejże przerwie i po, będzie on poświęcony monetom z, z Danii i ze Szwecji. Z góry powiem, że to ze Szwecji moim zdaniem są ciekawsze. Mamy tu zarówno nominały drobne, jak i Jaki jednokoronowe jednokronowe. Grubymi nominałami bym tego nie nazwał, ale drobnymi też chyba nie. W każdym razie cóż... Zacznijmy od monety 10-orowej z Danii. Na wersji widzimy Monogram królowej Małgorzaty II. Mamy literkę M. Pod nią, jak gdyby, literka R. I na lewo od niej dwójeczka. Oznaczająca, że tutaj ta władczyni, o którą chodzi, jest długą władczynią Danii z tymże imieniem. Monogram jest oczywiście ukoronowany. Jest to bowiem monogram królewski. I mamy datę wybicia 1983. Ten nominał został wycofany z użytku w 1989 z powodu inflacji, która była duża w całej Skandynawii. I obecnie... Obecnie, no. W obecnej serii najdrobniejszym nominałem jest 25 ore. Czyli nominał 2 krotnie większy od tego. Pod monogramem z kolei mamy serduszko. Jest to znak mennicy. W której już monetę wybito, na rewersie widzimy nazwę państwa. Zazwyczaj nazwa państwa znajduje się na zazwyczaj bardziej można by się spodziewać nazwy państwa po stronie awersowej, ale tutaj akurat jest strona rewersowa. Dominuje tutaj nominał 10 ore, dziesiątka konkretnie. Jeśli chodzi o elementy zdobnicze, mamy dwa listki dębu. Rand jest gładki. Druga moneta duńska. Jedna korona. Tutaj też mamy monogram trochę inny. Właściwie nawet trzy monogramy. Literka M. Też odpowiednio stylizowana. A pod nią rzymska dwójka. Gramy też w teorii są ukronowane, tyle że nie tak bezpośrednio. Korony są obok. Mamy też dwa serduszka. Serduszka, oczywiście znaki mennicy. Te monetę wybito w 1992, jest to więc seria obecna. Mamy tutaj dużo grubsze obrzeże niż w molecie poprzedniej bardzo rzuca się w oczy nawet od razu się rzuca w oczy że ta moneta jest dziurawa dzięki czemu zaoszczędzono na metalu to bardzo i mamy na rewersie nominał jedna korona zaledwie 2 cm wielkości więc jest to monetka naprawdę naprawdę skromna mamy jednak tutaj na rewersie bardzo ładny ornament Mamy tutaj takie zawijaski haczące się, jakby o siebie. Wygląda to na pierwszy rzut oka jakby takie fale morskie. Nazwa państwa naturalnie również jest na rewersie. I znaki mennicy też. Tutaj już mamy rant ząbkowany. Szwedzkie monety, przynajmniej te jednokronowe, są już dużo ciekawsze. Ale najpierw, jeszcze sobie zerknijmy na. E, pół korony, czyli na e, 50 ore. Avers wygląda tutaj prosto e, wręcz biednie. Mamy tutaj Herb Szwecji 3 korony e, i e, rok wybicia 2007. E, nic więcej e, wygląda to więc biednie, ale to podkreśla, jak drobny jest to nominał. Bowiem wszystkie waluty skandynawskie są bardzo słabe. Wywodzą się one od, od Unii Monetarnej, która sięga jeszcze XIX wieku. Nie są to jednak monety tak miłe w zbieraniu jak Łacińska Unia Monetarna, ale też można się nimi zainteresować. Moneta jest wykonana z brązu. Rewers wygląda dużo lepiej. Mam tutaj nominał 50 i napis Ore. Właściwie mam tutaj takiego umlauda, więc może by to czytać. No, mamy też nazwy państwa: Sferidze, Szwecja. I tutaj niestety rzuca się w oczy pewne uszkodzenie na zerze. Możliwe, że jeszcze workowe. E, rant jest gładki jest to bardzo takie tam i e, teraz sobie postawimy dwie monetki obok siebie e, ponieważ mają ze sobą dość duży e, ścisły związek e, są to monety jednokoronowe e, ze Szwecji e, po lewo e, moneta nazywana przeze mnie brzydką koroną i na prawo nowsza moneta, która jest przeze mnie nazywana ładną koroną. Dlaczego? No to chyba widać. Nie wiem, kto projektował tę starszą monetę jednokoronową, ale ten ktoś, no naprawdę nie miał poczucia estetyki. Wizerunek króla Karola że XVI Gustawa jest tutaj tak brzydki, że naprawdę za to powinno się iść pod sąd po prostu, to jest obraza majestatu wygląda to strasznie strasznie po prostu jeżeli zaś chodzi o nowszą monetę, tutaj już mamy podobiznę całkiem normalną mniejszą, dzięki czemu swobodnie zmieszczono zmieszczoną legendę a ta głowa brzydka na tej starszej koronie po prostu tę monetę rozsadza. Nieomal rozsadza. Dominuje. Co może i by było dobre, gdyby ta głowa została dobrze zaprojektowana, ale jest brzydka, więc, więc same niekorzyści. Legenda została zepchnięta na obrzeże. I jak ona brzmi? No, mamy oczywiście e, tytułaturę króla. Tytulaturę skróconą, oczywiście. I rok wbicia, 1989 rok. Yy, wszystko wygląda dużo lepiej, dużo luźniej na monecie nowszej z 2003 roku. Karl, yy, szesnastka rzymska. Yy, Gustaw, Sferyges, Konung. Wszystko się zmieściło, czyli się jednak da. Yy, rewersy. Na wersji brzydkiej korony mamy herb, który został wykonany bardzo biednie. Trzy korony, tak samo jak na prezentowanej przed chwilą monecie 50-orowej. Jest to jednak pełen herb na tarczy z, z koroną. I napis Fürst für Tiden dla Szwedów. To jest dewiza Karola XVI Gustawa. U dołu. Pod dzióbkiem tej tarczy mamy nominał. I mimo, że to jest dużo luźniej, to jednak nadal ta legenda wciska się w obrzeże. Więc, więc no, słabo. Na ładnej koronie mamy tutaj no, koronę. Coś jak na jednokoronówkach. Z, z przełomu XIX i XX wieku, z monarchii austro-węgierskiej, tam też była korona na koronach, ale to są oczywiście monety starsze i ładniejsze, podobnej wielkości, stylistyka też nie jest jakaś różna. I tutaj też mamy tą dewizę Tyden i mamy napis N-krona, jedna korona. I jeszcze dodam tylko, że mimo, że te monety się wizerunkowo różnią znacznie, to bito je na tych samych krążkach. Mają tę samą masę, tę samą średnicę, tę samą grubość. Z tego samego materiału, więc przed wbiciem to, to, to właściwie żadnej różnicy nie było. Tylko zmieniono ten wizerunek. Ja oczywiście się domyślam dlaczego. Ranty, oba są ząbkowane. Ta moneta po lewo, ta starsza, jest bardziej zużyta i dlatego wydaje się, że jest cieńsza. Oczywiście nie jest cieńsza, lecz po prostu się obrzeże bardziej wytarło. 14 lat starsza monetka. Więc cóż, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się film podobał. Zapraszam do oglądania moich starszych filmów i tych, które powstaną w przyszłości.